Tak, różnica między nimi nieznaczna, bo to jest pół punktu. Tyle traci do Szwajcara i do Japończyka, reprezentanta Austrii. No a teraz popatrzmy na Markusa Enzenbichlera. Mówiliśmy, że nieudany weekend dla Zewelina Freunda, no ale dla Markusa też niespecjalny. Nie punktował w piątkowym konkursie. W sobotę w drużynówce druga seria w porządku, ale pierwsza bardzo nieudany występ. No i teraz taki skok pośredni. No, nie był wybitny, nie był specjalnie długi, nie był taki bardzo zły. 200 metrów przekroczone. No ale myślę, że Markus ten weekend ma trudny. Nie skacze, tak? Nie lata tak, jak mógłby sobie wymarzyć. Jakimś pocieszeniem pozostają medale zdobyte i na Igrzyskach Olimpijskich w drużynie, brąz i na Mistrzostwach Świata w lotach, srebrny medal. Ani razu w tym sezonie nie wygrał zawodów Pucharu Świata Markus, no ale był dwa razy drugi, cztery razy trzeci w konkursach, w których startował. No ale sezon słabszy od poprzedniego, no bo poprzedni był przecież drugim zawodnikiem klasyfikacji końcowej Pucharu Świata. Teraz jest na miejscu 11 za Konstantinem Schmidem. Czterech Niemców po sobie w klasyfikacji. Schmid 10, Eisenbichler 11, Laie 12, Freund 13. No i to jest odpowiedź na pytanie, czemu Niemcy nie zwyciężą w Pucharze Narodów. Tak jest. Michael Heibeck. No, miał nie startować. 38 dopiero w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. No ale... Ale jest. Ale miejsce się znalazło dla niego. Oto świetny lotnik. Oj, potwierdza tym występem 31-letni austriacki skoczek, no, który ten sezon też raczej miał słaby niż udany. Zresztą w znacznej jego części nie występował. Nie było go w ogóle, no właśnie. W Pucharze Świata. No ale wczoraj był w drużynie, która zajęła trzecie miejsce. W piątek tutaj indywidualnie był 17, a teraz 226 metrów uzyskuje, co oznacza drugą odległość w pierwszej serii konkursowej w tym momencie. Dobre też oceny, 18,5 punktu od większości sędziów i jest na drugim miejscu Michael Heibeck. Do cenę traci 12,6 punktu. Dobry skok Austriak. No, tutaj teoretycznie rzecz biorąc powinien skakać Ulrich Wolgenand, który jest od wielokaty wyżej w Pucharze Świata, no ale pewnie Austriacy rozważyli to sobie sensownie. Wolgenand tutaj nie zrobiłby takich wyników jak Heibeck, a teoretycznie rzecz biorąc jednak zagrożenie ze strony Słoweńców jest, jeśli chodzi o generalkę, więc lepiej było wystawić dobrego, doświadczonego lotnika, jakim jest Michael. A teraz pierwszy z naszych zawodników. Dawid Kubacki w powietrzu. Ach, pięknie, 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 daleko, brawo! Brawo, pięknie, Dawid, wspaniały lot Polaka. O, tak, blisko życiówki, 231, ta życiówka to 236,5, będzie planica, no musi być. Tak jest, bardzo dobry występ Dawida, no, który indywidualnie w piątek spisał się raczej słabo, bo zajął 26 miejsce. Wczoraj wszyscy nasi walczyli w drużynie, ale troszkę zabrakło do lepszych Austriaków, skończyło się na czwartym miejscu. Teraz druga odległość, brawo, 231 metrów. Ale w jakim stylu? Jakie oceny? Jedna dwudziestka jest dla Dawida. I tylko dwa punkty straty do ceny Preuca. No brawo, pięknie. No, Dawid wybronił się w tym sezonie brązowym medalem olimpijskim, niewątpliwie. No, choć w sumie, gdyby cały ten sezon Pucharu Świata podsumować, no to najgorszy wynik Dawida od 2015 roku. Teraz Kamil Soch. Kamil, który był indywidualnie 11 w piątek, który w przeszłości trzykrotnie tutaj wygrywał. Wygrywał cały cykl Panica Seven. Kamil Stoch. No i też ładny lot. Też ładny lot. Myślę, że również powinien otrzymać wysokie oceny. Nie wylądował tak daleko jak przed momentem Dawid, bo to jest lot o 6 metrów krótszy. No ale też... warunki wieczne teoretycznie korzystniejsze miał nieco Dawid od Kamila. Ale to jest też dobry występ. Dobre oceny, 3,19, 2,18,5 punktu oceny dla Kamila Stocha. 225 metrów odległość. Myślę, że powinien będzie być trzeci. Na trzecim miejscu. Tak. Będzie trzeci. Heibeck miał o metr dłuższy skok, ale więcej odjętych punktów za wiatr, niższą notę. No więc Kamil będzie na trzeciej pozycji, 205,8. 7,2 punktu straty do prowadzącego cenę Preuca. Dobre loty naszych zawodników. Kubacki drugi, Stoch trzeci na razie. Choć oczywiście do końca stawki jeszcze kilkunastu konkurentów. Johan André Forfang. Bardzo dobre skoki wczoraj w drużynie. Bardzo solidnie, daleko latał reprezentant Norwegii.
W ogóle wczoraj Norwegowie zaskakująco mocny opór stawiali drużynie słoweńskiej. Skończyło się na drugim miejscu, ale ich występ naprawdę robił wrażenie. 220,5 teraz Johanna Andre Forfanga przy troszkę mocniejszym wietrze pod nartem niż ten, który zmierzano podczas skoku Kamila. Oceny po 18,5. No więc wydaje się, że to powinna być lokata piąta, szósta, bo Granerud skoczył troszkę bliżej, ale miał punkty dodane za wiatr, więc może Graneruda wyprzedzić. Tak, siódme miejsce, jeszcze za Wellingerem, z którym nieznacznie Norwek przegrywa. A teraz będziemy oglądali Emanuela Fettnera, no, austriackiego, można powiedzieć, weterana, bo przecież już zawodnika, który ma 36 lat, a który na Igrzyskach Olimpijskich zdobył indywidualnie srebro, a w drużynie złoto. Fantastyczne występy Manuela Fettnera. W Pucharze Świata też dobrze się prezentował. Na letalnicy również nie można mieć do jego lotów poważniejszych zastrzeżeń. Rekord życiowy 235,5 metra, a teraz uzyskuje 223,5 metra. Emanuel Fettner, znakomity sezon zawodnika, który parę lat temu wydawało się, że raczej już jest bliżej zakończenia kariery niż powrotu na światowe szczyty. A tak się właśnie w jego przypadku stało. No i to dowodzi nadzwyczajnej determinacji i tego rzeczywiście, że sezon ma świetny, bo nie mówimy tu o reprezentacji, w której przebicie się do składu, który wystartuje w Pucharze Świata, jest rzeczą prostą i oczywistą, tylko o reprezentacji Austrii, gdzie tych zawodników jest tabun. I mimo to Fettner, który tak na zdrowy rozum, no to powinno się powiedzieć, dobra, to pan już sobie poskakał, dajmy szansę młodym. No otóż nie, no. Facet był najlepszy indywidualnie na igrzyskach spośród tych Austriaków. Tak jest. A oto sytuacja po skokach 18 zawodników. Cenę liderem, drugie miejsce Dawida, strata 2 punktów, trzecie Kamila 7,2 i kolejni zawodnicy. Tak, tabelka taka trochę dziwna, bo skakało już 20 w gruncie rzeczy. Uzupełniając, Forfang jest na 8, a Fettner na 4 miejscu, ale liderem bez zmian. Cenę Preutz, 241 metrów, niskie noty, bo lądowanie może nie było idealne, ale jednak lot imponujący. Zostało nam 10 zawodników, wśród nich będzie Piotr Żyła. Ale mają zabawę, ale mają święto Słoweńcy. Coś nieprawdopodobnego, jak im się przepięknie złożyło. Zresztą cały sezon właściwie im się przepięknie układał, ale jego ostatnie tygodnie są, no, dla nich są w raju, tak to można powiedzieć. Tak, no, pięknie to wygląda. Jak zwykle niemal trafili z pogodą. Kibiców tam specjalnie nie trzeba zachęcać, żeby przyjeżdżali, bo i tak się pojawią i tak. No więc zakończenie tego, no, takiego długiego, trudnego sezonu rzeczywiście spektakularne. No i teraz zawodnik, który ten sezon ma najbardziej udany w karierze. Mistrz olimpijski, mistrz świata w lotach, Mariusz Lindvik. Zawodnik, który z pułapu zawsze groźnego, takiego, którego określało się jako czarnego konia, wszedł na poziom faworyta, zawodnika, od którego zaczyna się wymienianie kandydatów do czołowych lokat w każdym konkursie. No i proszę, znowu 240 metrów Lindvika. Wczoraj miał najwyższą indywidualną notę w konkursie drużynowym, skakał rewelacyjnie i teraz to potwierdza. 241,5, a więc jeszcze o pół metra dalej niż wylądował cenę, tylko pół metra bliżej niż jego rekord życiowy. W znakomitym też stylu, choć sędziowie różnie to widzieli. Mamy 2,19, ale dwie noty po 17,5 punktu.
19 pewnie za wysoko, 17,5 pewnie za nisko. Te oceny zawiatu odjęte 2,2 punktu, no będzie liderem chyba Mariusz Lindwik, bo miał więcej odjętych punktów ceny, tak. Łączna nota o 9,6 wyższa Mariusza Lindwika niż cenę Prełca. Trzeci Dawid Kubacki, czwarty Kamil Stoch, a za chwilę na belce startowej zasiądzie reprezentant Japonii Yukiya Sato. Yukiya Sato, który sezon może ma nie tak udany, jak bywało, natomiast ten weekend jak najbardziej. A, ósmy indywidualnie. No więc skakał ładnie i indywidualnie, i w drużynie jego loty mogły się podobać. Tutaj ustanowił swój rekord życiowy, 237,5 metra. No i go chyba poprawi. No bo to jest też lądowanie w pobliżu rozmiaru letalnicy. Nie, 236,5 zmierzono. 236,5, no ale to jest rewelacyjny wynik. To jest trzecia odległość pierwszej serii dzisiejszego, ostatniego w sezonie konkursu. Dobre też oceny, 2,19, 18,5, 18 punktów, a za wiatr odjęte 3,6. No, czyli w ostatnich minutach ten wiatr tak na poziomie 0,3 metra na sekundę, mniej więcej wiejący z boku, ale raczej z dołu skoczni pod nart. Druga lokata wyprzedza cenę Prełca, traci do Lindwika 6,4. Bardzo dobry kolejny w ten weekend występ Japończyka. No a teraz... I jak to z tą kulą będzie? No właśnie. Kolejny bardzo dobry sezon Niemca. Jest pełna 230 metrów, uzyskuje w tej próbie 29-letni niemiecki skoczek. 225. No ale on w tym sezonie zdobył medale brązowe na Igrzyskach Olimpijskich, drugie miejsce w drużynie na Mistrzostwach Świata, był drugi w cyklu rower, wygrał 4 konkursy, a w sumie 11 razy stawał na podium. No i jest wiceliderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, więc właściwie można powiedzieć, że ten sezon no, bardzo dobry. Choć wydawało się w pewnym momencie, że powinien zdobyć kryształową kulę, ale będzie to bardzo, bardzo trudne zadanie. Na razie na 7 miejscu Karl Geiger. No, z matematycznych wyliczeń wynikało, że Karl dzisiaj powinien wygrać, a oglądany właśnie lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata uplasować się pod koniec na 21 miejscu najwyżej, żeby Geiger mógł tę kryształową kulę zgarnąć. No, Geiger raczej nie wygra, no bo stratę ma ponad 20 punktów do Lindwika. Trudno będzie to odrobić. No, zobaczymy, co pokaże Kobayashi. No, no nie, nie da sobie tej kuli odebrać. Daleko, dalej niż reprezentant Niemiec ląduje Yayu Kobayashi. 235,5 metra. Sprzyjające warunki, ponad 5 punktów będzie odjęte od jego noty, ale wysokie oceny są 19, jest 18,5. No więc będzie po pierwszej serii przed Karlem Geigerem, to po pierwsze, a po drugie, no to jest na ten moment lokata, która daje mu pełne prawo myśleć o tym, że o podium będzie się bił w dzisiejszych zmaganiach. Tak, znakomity sezon Japończyka, który jak pamiętamy w 2019 roku wygrał Puchar Świata, teraz jest na 3. miejscu, no a on w tym sezonie ma złoty, srebrny medal Igrzysk Olimpijskich, ma wygrany turniej czterech skoczni, którym było bardzo bliski powtórzenia wyniku czterech wygranych konkursów, był 3. w rower. No więc 8 wygranych konkursów i najwięcej kwalifikacji reprezentanta Japonii. W tym momencie na 3. miejscu. No ale teraz festiwal słoweński, proszę Państwa. Oto Andrzej Laniszek, 3. w piątek. Wczoraj wraz z kolegami pierwszy w drużynie. Też fenomenalny, piękny, daleki lot Słoweńca, który oczywiście ma najlepszy sezon w karierze. Pierwszy raz wygrał zawody Pucharu Świata, zdobył złoty medal w drużynie na Mistrzostwach Świata w lotach. Słucha planica, planica, bo wylądował na 231 metrze w znakomitym stylu.
No, troszkę będzie brakowało do lidera. Mariusz Lindwik lądował jednak ponad 10 metrów dalej. Miał może Mariusz troszkę niższe noty, ale mniej też punktów odjętych za wiatr. No i przede wszystkim metry. No więc Andrzej będzie wysoko po tym skoku. To jest na ten moment szósta lokata przed Kamilem, a za Dawidem. No ale do lidera traci jednak 13 punktów ponad. Tak, no to teraz Peter Preutz, drugi w piątek. Wczoraj znakomite loty w drużynie. Drugie miejsce to piątkowe, to pierwsze w tym sezonie podium dla Pero, który początek sezonu miał zajęty urodzinami drugiego dziecka, ale potem się rozkręcał, rozkręcał i rozkręcił się do wielkiego poziomu. Fantastyczny lot Pero Preutza. 10 razy stawał tutaj na podium w konkursach rozgrywanych na letalnicy. 4 razy pierwszy, 4 razy drugi, 2 razy trzeci. Teraz 235,5 metra, też w pięknym stylu. Noty 19,5, 19 punktów. No a wiatr, podobnie jak w ostatnich minutach w trakcie lotów innych zawodników, czyli około 0,4 metra na sekundę. No, to będzie wynik, który uplasuje go bądź na trzecim, bądź na trzecim egzekwo dzielą Kobayashi i cenę. No więc albo trzeci, albo piąty będzie w tym układzie. Bardzo podobne składowe do tego, co uzyskał Kobayashi i jego młodszy brat. Trzeci jednak przed nimi o 90. Lindwik, Sato, Preutz. Taka jest kolejność czołowej trójce na ten moment. No ale oczywiście Słoweńcy jeszcze mają tutaj w zanadrzu kilku asów. No a my mamy Piotra Żyłę. Piotr Żyła, który indywidualnie w pierwszym konkursie no, nie spisał się tak, jak pewnie by chciał. W drużynie bardzo dobry skok w drugiej serii. A dzisiaj świetny skok w pierwszej. 240. Brawo, Piotr. Brawo. No skaczą dzisiaj nasi zawodnicy naprawdę pięknie. 237,5 metra, 4,19, 1,18,5. Za wiatr odjęte 5,5 punktu. Fantastyczny występ Piotrka. Brawo. No przypomnijmy, Piotrek jest na czwartym miejscu w klasyfikacji Pucharu Świata w lotach, w której w przeszłości dwukrotnie stawał na trzecim stopniu podium. No, w tym sezonie jedno drugie, jedno trzecie miejsce, a teraz na drugim miejscu jest Piotr. Brawo, 30 wyprzedził Yukie Sato, a do Lindwika traci 6,1 punktu. Ma powody do zadowolenia Piotrek. Mamy powody do zadowolenia także my. Piotr drugi, Dawid siódmy, Kamil na miejscu dziewiątym. Do zakończenia pierwszej serii pozostało trzech zawodników. Stefan Kraft, Timi Zajt, Dziga Jelar. Najpierw reprezentant Austrii. Zwycięzca rower, mistrz świata, mistrz olimpijski w drużynie, trzeci na mistrzostwach świata w lotach. Też ładny, pięknie wylądowany, daleki, ale nie najdłuższy, bez wątpienia lot, bo to jest 232-metrowa odległość austriackiego skoczka. Oceny podobne jak dla Piotra. Za wiatr odjęte też podobna liczba punktów, 4,2. No to będzie chyba gdzieś tak w drugiej połowie pierwszej dziesiątki po tym skoku. Czołowa dziesiątka na pewno. Tam tak. Różnice nie są duże. Jest wielu zawodników, których dzieli, nie wiem, punkt, dwa, trzy i w tej dziesiątce się mieszczą. Tak, siódma lokata w tym momencie. Krafta o punkt i 0,2 przed Dawidem. Tę dziesiątkę czołową zamyka na ten moment Kamil Stoch, ale zostało jeszcze dwóch reprezentantów gospodarzy. Wicelider i lider klasyfikacji Pucharu Świata w lotach. Na początek Timi Zajc. No, Timi, który, no, mówiliśmy o udanych sezonach, dla niego to jest rewelacyjny wprost sezon. Medale na wszystkich właściwie imprezach, na których te medale dało się zdobyć. No chociaż wygrał tylko jeden konkurs. Wygrał jeden, no ale... W Pucharze Świata. W Pucharze Świata. No, 230 też, 3-4 chyba będzie zmierzone Słoweńcowi. No więc po raz kolejny wysłuchamy planica. Tak, 233.
Wszyscy sędziowie dali po 19 punktów. Warunki wieczne, stabilne. Około 0,4 metra na sekundę. Nieznacznie pod narty wiejący wiatr. No to będzie podobny wynik jak Dawida, jak Stefana Krafta przed momentem. Piotr Żyła wyprzedza Dawida Kubackiego o 7 punktów, a między nimi jest 8 zawodników. No to pokazuje, jak ciasno w tym momencie jest w ścisłej czołówce. Ósmy Timi Zajc na ten moment, czyli też jeszcze wcisnął się między Krafta. Ex aequo z Dawidem. Z Dawidem, tak. Wcisnął się za Krafta. Lindwik ma paropunktową przewagę. To jest 6,1 nad Piotrem. Reszta bardzo, bardzo blisko siebie. No i kończący pierwszą serię konkursową Żiga Jelar, zawodnik, którego przez pierwszą połowę sezonu nie było. No a tutaj wygrał indywidualnie w piątek, wczoraj też skakał w drużynie, może nie najlepiej, ale przyczynił się oczywiście też do triumfu Słoweńców w rywalizacji drużynowej. Lider Pucharu Świata w lotach narciarskich. Znakomicie, no też znakomicie, to jest też lądowanie w okolicach 240 metra, a jego rekord życiowy do dziś 239, wyrównany w tym momencie przez 24-letniego Żigę Jelara. 239 metrów, wiatr cały czas bardzo podobny, więc te punkty odejmowane właściwie zawodnicy, którzy w ostatnich minutach skakali, ci z czołówki, mają podobne wartości, oceny 18,5-19 punktów. No, liderem nie będzie. Myślę też, że będzie miał notę podobną do Piotrka. Tak, to będzie druga chyba trzecia lokata. Chyba drugie miejsce, ale z kilkupunktową stratą do Lindwika i niewielką przewagą nad Piotkiem, nad Yukio Sato. Ale zadowolony, no trudno się dziwić oczywiście. 5,2 traci do Norwega, nad Polakiem ma 0,9 przewagi Żiga Jelar. Lindwik, Jelar, Żyła, czołowa trójka, 9 Dawid Kubacki, 12 Kamil Stoch. Fantastyczna pierwsza seria, jeśli chodzi o poziom sportowy, o emocje i o występy biało-czerwone. A może być jeszcze lepiej, bo wygląda na to, że warunki się poprawiają, sędziowie nie manewrują belką i bardzo dobrze, niech to tak zostawią, niech latają pięknie, niech latają daleko, niech tworzą fantastyczne widowisko dzisiaj zawodnicy na zakończenie sezonu 2021-2022. Proszę Państwa, zakończyła się pierwsza seria, za kilkanaście minut seria finałowa, a my teraz oddajemy głos do studia. Na wspólne kibicowanie zaprosił sponsor programu firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotograficznych.